Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Tak, dzisiaj odcinek specjalny, tylko ja tutaj, Pawła nie ma, jest tylko Piotrek Klin, no nie sam, bo dzisiaj porozmawiamy o czym innym, o Ryszardzie, czy o kim innym, o Ryszardzie Szwytkowskim, ale tak pomyśleliśmy z Pawłem, jaki tutaj byłby sens dla nas, czy jaki byłby sens jeśli chodzi o nas opowiadających, kim był Ryszard Szwytkowski. No, możemy powiedzieć o jego medalach olimpijskich, możemy powiedzieć o jego koszulkach mistrza świata, o wygranych wyścigach pokoju, ale tak naprawdę dla nas te wyścigi nie znaczą tak wiele, bo już niektórych z tych wyścigów nie ma, niektóre nie są tak ważne, jak były kiedyś. Tak samo te mistrzostwa świata, można powiedzieć, no mistrzostwa świata amatorów, teraz czegoś takiego nie ma, pewnie był to podział, z tego przynajmniej jak ja to rozumiem, był podział na mistrzostwa świata zachodniego i mistrzostwa świata wschodniego, ale pomyśleliśmy, że tak jak my z Pawłem przeżywaliśmy mały szomanie te 20 lat temu, tak nasz gość dzisiejszy, który już był na podcaście, Robert Krawczyk, przeżywał tą szurkomanię, więc mamy dzisiaj Roberta, witaj. Cześć, cześć. I zapytam po prostu, no tak chyba najprościej, kim był Ryszard Szwytkowski, bo dla ludzi z mojego pokolenia, no to był podobno dobrym kolarzem, ale kim był dla kogoś z twoich czasów? No, ja jestem z pokolenia, jak gdyby następnego po Szwytkowskim, jest między nami 18 lat różnicy. Czyli jak gdyby myśmy z moimi kolegami wzrastali no, w okresie jego triumfów, jego ogromnych sukcesów i każdy wiedział, kto to jest Szwytkowski w dobie, gdy właściwie były dostępne dwa media, czyli radio, telewizja dwuprogramowa. No właściwie cała Polska trąbiła o sukcesach. Oczywiście wcześniej był Królak, wcześniej jeszcze było wielu Hanusik, było wielu kolarzy innych, ale taka era ogromnego zainteresowania no, trafiła na te lata 70., końcówka 60., lata 70. No Ryszard przyczynił się do tego znacznie i właściwie był, no oczywiście byli też inni kolarze znani i dobrzy, ale przyczynił się do tego, że to kolarstwo polskie, amatorskie, wtedy tak to się mówiło, jak wspomniałeś, że ten podział na dwa obozy polityczne tak naprawdę był. No, był jednym właściwie z takich idoli naszych, no myślę, że dużo osób, dużo moich kolegów starszych i młodszych też powie, że to był idol. Ostatnio słyszałem, że Majka też wypowiadał się na ten temat, że gdzie dużo młodsi od nas, że wzorowali się na nim, Lang na przykład, który tam powiedzmy 10 lat różnicy między nimi jest. I no te słynne nasze wyścigi na asfalcie, ale te wyścigi rysowane kredą, rysowane cegłą, gdzie bawiliśmy się w te kapsle, gdzie mieliśmy tych zawodników ponumerowanych bądź z napisami. Były to czasy świetnych kolarzy ze Związku Radzieckiego, nie, Kaczew na przykład, Szczech, Bartoniczek, wcześniej Klaus Ampler na przykład. No, w tej chwili z głowy tak mogę powiedzieć, jakiś Barinow powiedzmy, Mikhajłow, Bułgar. Były to czasy, gdzie jak się teraz, to człowiek teraz przypomnie sobie o tym, że potrafiło przyjść na stadion dziesięciolecie, na zakończenie etapu kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to było normalne i właściwie ta kolumna wyścigu nie była aż tak długa jak teraz, na przykład na Tour de France.
ten moment wjazdu ekip, końca wyścigu i wjazdu ekip na przeważnie chyba wtedy, tak mi się wydaje, w latach 70. na taką bieżnię żwirowo-ceglastą, no, było wielkim wydarzeniem. Ja poznałem pana Szurkowskiego, wprawdzie nie byłem z nim bardzo blisko, tak jak moi koledzy, którzy później się ścigali i byli w kadrze, ale poznałem go przy okazji organizacji wyścigów UCI, które miałem przyjemność organizowania w Okręgowym Związku Polarskim, na przykład wyścig 3 maja, czy wyścig na Męczowski dla kobiet w roku olimpijskim 2008. No, bardzo pozytywna postać, bardzo, bardzo dobry, miły człowiek. Wcześniej go zauważyłem jeszcze jak byłem juniorem, gdzie już on się zmienił, już praktycznie kończył swoją karierę, to końcówka lat 70. Wtedy zdaje się, że jeździł już jako zawodnik FSO. Był taki klub, czy tam był FSO Polonez, zdaje się. Miał już swoje lata, jak na tamte czasy, no to już był starszy zawodnik, bo w amaturach przeważnie szybciej kończono te kariery. No i też mam takich kilka miłych wspomnień, gdzie było to wydarzenie, jak Szurkowski przyjeżdżał na wyścig ogólnopolski i każdy był zachwycony, że taki oto znamienity kolarz przyjechał na wyścig. Pamiętam też, że jakaż była radość na przykład niektórych moich kolegów, między innymi tu przytoczę jednego z Kielc, Krzysia Hrabąszcza, jak wygrał chyba na wyścigu Wawrzyckiego, był taki międzynarodowy wyścig w Lublinie, wygrał z nim chyba jakiś finisz na etapie z jednym z etapów. To były ogromne wydarzenia. I tutaj rozmawiałem z różnymi zapaleńcami kolarstwa, to jednak mówił, że jest jedno, mam to był takie preludium przed wielką, ogromną fascynacją kolarstwem i później można się było spodziewać faktycznie ogromnego zainteresowania tym sportem, bo w takim Lublinie było 3 sekcje kolarskie, gdzie nie było tak wcale mało kolarzy, myślę, że kilkudziesięciu, o ile nie więcej, adeptów kolarstwa, gdzie w takich małych miastach jak Puławy, no mniejszych miastach jak Puławy, Kraśnik, Rejowiec, Chełm, Zamość, były sekcje kolarskie i tam młodzież się bardzo mocno, między innymi ja, bardzo mocno garnęła do tego, także no, zapoczątkował tą ogromną falę fascynacji rowerem i ściganiem się. Wiemy wszyscy, że to było trochę inne ściganie, że to było ściganie niby to amatorskie, ale tak prawdę mówiąc to trenowano jak zawodowcy. Zresztą, o ile pamiętam, to Szurkowski startował w tych jak gdyby UCI turach, może nie turach, UCI wyścigach typu, wtedy tak się nie nazywały pewno, Paryżnica, gdzie też tam gdzieś na etapach powalczy, dookoła Bułgarii chyba, Dolna Austria, jeszcze kilka innych. I tam jakoś nie, znaczy nie trafił do kolarstwa zawodowego, być może z racji sytuacji politycznej. No, wyobraźmy sobie lata 70., początek rządów nowej władzy wtedy. No i to się nie udało. Udało się to później jego koledze Czesiowi Langowi. Tak czy inaczej, wspomnienia są bardzo takie przebijające przez moją pamięć jako młodego człowieka, jako 7-10-letniego człowieka, gdzie na przykład etap kończył się na stadionie Lublinianki. To był może 71, 2 czy 3 rok. Zdaje się, że albo Szurkowski, albo Krzysio Stec wygrał, bo widziałem teraz, mam taką książkę, Wyścig Pokoju Bogdana Tuszyńskiego, Wyścig Pokoju 48-88 i widzę, że jest jedno zwycięstwo Krzysia Steca, też nieżyjącego już, naszego serdecznego kolegi, przyjaciela. I
To było wielkie wydarzenie, czyli latały samoloty, spadochroniarze skakali do tego stadionu, były różne pokazy. To była ta atmosfera taka, no, tamtejsza, mały szamanie, że tak można powiedzieć. Był szał i to, te przebitki tych takich moich doświadczeń z tamtych, przeżyć tam z tamtych lat bardzo mocno tkwiło. Do tej pory we mnie, no, jak to mówią, że pamięta się rzeczy sprzed 50 lat, a nie pamięta się tego, co było wczoraj na kolację. Także tak też może być ze mną. Myślę, że to wszyscy go dobrze wspominają i nawet ostatnio, może nie ostatnio, ale będąc w Kalpie, oczywiście przy stole zastawionym, może nie zastawionym mocno, ale tam delikatnie zastawionym hiszpańskim trunkiem, który czasami tam spożywamy, typu Torres na przykład, z Andrzejem Sypetkowskim wspominaliśmy, jak to było, że on będąc trenerem, jeszcze jak przygotowywali się do olimpiady w Seulu, będąc na zgrupowaniu na przykład w Spale koło Tomaszowa, on jeszcze potrafił z tymi młodymi wtedy chłopakami bardzo mocnymi ścigać się na bardzo krótkich dystansach, robili sobie jakieś tam finisze i Andrzej opowiadał, że faktycznie no nie oddawał pola, był to wyjątkowy talent, wyjątkowy charakter, wyjątkowo poukładany, mimo że tak prawdę mówiąc, wprawdzie tamci kolarze z tamtych czasów nie byli jacyś tacy mocno wycieniowani, mocno obciążeni dietami, mocno obciążeni jakimiś specjalnymi treningami, ale a propos tego wyścigu pokoju, gdzie mam otworzoną właśnie książkę, miałem nie mówić o statystykach, ale tak popatrzyłem tylko na listę zrobioną w takiej zwykłej tabelce ołówkiem rysowanej, że te średnie były bardzo wysokie, bo 43 na godzinę, 42 na godzinę, to były średnie właśnie czasów Ryszarda i to był 72, 3, 4 rok, 40 na godzinę średnia całego wyścigu. Że szybko jeździli też na czas, widzę szybko, bo też do 46, 45 na godinę dochodziło na zwykłych rowerach. Że to był wtedy bardzo mocny wyczyn. Piotrze, naprowadź mnie jeszcze, bo zaczynam. No tak, ale to wiesz, tak słucham tutaj, słucham ciebie i chciałem powiedzieć, jak wspominałeś o tym, że pojechał i tam w Paryż-Nicea, czy też w tych wyścigach nie do końca szło, no tak się złożyło, że no zbieg okoliczności, można powiedzieć, parę dni temu na TVP Sport, film o Ryszardzie Szurkowskim, Wyścig przez życie, i tam właśnie wspominali, że no nie było szans, żeby pokazał się w wyścigach typu Paryż-Nicea, gdzie zresztą stał ramię w ramię z ujęciem, bo on wtedy był mistrzem świata amatorów, stał gdzieś tam na podium, rozmawiał z Eddie Merckxem, no bo przecież pamiętajmy, tak jak powiedziałeś, my to rozumiemy, że był świat zachodni, świat wschodni, ale jeżeli ktoś ma tytuł mistrza świata amatorów, no to Eddie Merckx, jego drużyna, wszystkie drużyny profesjonalne nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przyjechał Ryszard Szurkowski w tęczowej, powiedzmy wtedy, no dla nich to może pseudo tęczowej koszulce, no bo w końcu amator, i żeby im coś objechał, jakiś wyścig czy jakiś etap, więc tak naprawdę wiemy, że kolarstwo to są szachy na wysokich watach, także tutaj no nie miał szans zaistnieć. Wiem, że pod koniec kariery wyjechał i tam też ścigał się w Auxerre we Francji, więc pewnie to było takie trochę dorabianie, jeżeli chodzi, no jak to w Polsce, w sensie w tamtych czasach, no wyjechać i trochę dorobić pieniędzy, więc można powiedzieć, że no przebił się na tym zachodzie na tyle, ile mógł, bo były to światy no oddzielne, zupełnie inne, ale wracając też do tego, jak mówisz, że Ryszard nie tylko ścigał się, ale nawet tutaj wspomniałeś tak na chwilę, że z chłopakami trenował, no bo warto wspomnieć, że on też miał swój wkład, jeżeli chodzi o ten medal na olimpiadzie, gdzie Polacy zdobyli srebro, i to wiem, że był Marek Leśniewski, tak, Zenon Jaskuła w tym zespole, więc on tam był jako trener. Potem takie smutne mi naszło przemyślenie, że powiedział,
no, PZKOL nie mógł sprostać jego wymaganiom, jeżeli chodzi o to, czego Ryszard potrzebował, co mówił, że potrzebuje, żeby utrzymać Polaków na tym światowym poziomie, więc odszedł z tego trenowania kadry. Potem jeszcze, to ja już pamiętam, 20 lat temu starał się pewnie ratować ten polski związek, będąc prezesem, także chyba też kolarz, który... Są kolarze, którzy przestają, kończą karierę i zapominają, że jeździli na rowerze, czy też starają się od tego oderwać. No a Ryszard wydaje mi się, że takim kolarzem, zawodnikiem, trenerem, działaczem nie był. No, on uczestniczył cały czas w tym życiu kolarskim i to też było. Ja, jak mówię, miałem duże przerwy w obserwowaniu tego, ale później jak zacząłem słuchać o nim, jak zacząłem poznawać ludzi, którzy mieli z nim do czynienia, to faktycznie to jest wielka postać. To masz rację, wyprowadził nas na to srebro w Seulu, gdzie tam też, jak mi opowiadano, no to też był tam problem z Kanadyjczykami, że nie mogli ich minąć i tak dalej, i tak dalej. Tam był medal złoty, był do zrobienia. Oczywiście to się teraz tak mówi, ale sam fakt, że właściwie ci młodzi ludzie zrobili no, ogromny wynik, bo rok wcześniej zrobili też razem z Ryśkiem wicemistrzostwo świata w drużynie. Ja przypomnę może młodszym słuchaczom, że mistrzostwo świata w drużynie to nie takie tak jak teraz, że jedzie, nie wiem, sześciu czy siedmiu, nie wiem ilu teraz. Teraz jakoś to zmieniają, ale było tak, że jechało chyba ośmiu albo dziewięciu, no po prostu drużyna UCI, tak? Drużyna jakaś, tak. A to były drużyny narodowe, gdzie jechało czterech na pełnym dystansie 100 kilometrów. Andrzej mi zdradził, znaczy zdradził, powiedział mi, że praktycznie chyba 4 czy 5 drużyn zrobili tylko poniżej 2 godzin, czyli ponad 50 średnią, to wydaje mi się też jest to do zanotowania, że faktycznie na takim dystansie, no nie mając tak jak teraz przyrządów do mierzenia mocy, może mieli no mieli jedną przewagę taką może, że mieli te koła. W Seulu mieli to mniejsze koło przednie i dwa dyski. No też sporo dawało, ale mimo wszystko trzeba było tym pełnym piecem jechać. Te 2 godziny. Są takie piękne zdjęcia, jak na kolejnej olimpiadzie po 5. i 4. miejsce zajęli. Już chyba Ryszarda chyba wtedy nie było jako trenera, ale byli tacy zrezygnowani, tacy zmęczeni. Pokazuje, na czym to kolarstwo nasze polega. No. Ryszard był doskonałym właśnie takim przewodnikiem, takich jak ja ludzi. No. Myślę, że duża, duża część mojego pokolenia kolarskiego, tych, którzy później się ścigali, którzy cokolwiek na ten temat wiedzą, tych, co osiągnęli coś i co nawet mieli krótkie epizody, tak jak ja, kilkuletnie wspominają rzewnie to. Te wszystkie wyścigi pokoju, tą grę w kapsle, to jeżdżenie na składakach i udawanie Szurkowskiego, to jeżdżenie na Ukrainach, bo też tak miałem na wsi rower Ukraina i też miałem wielką frajdę, bawiłem się w tego Szurkowskiego, Szazdę, później Mytnika, Langa, coś cudownego. No tak się też wykuwają trochę i charaktery, i upodobania, i pasje życiowe, od których na całe szczęście nie można się oderwać, bo to jest, przynajmniej dla mnie, to jest bardzo ważne. No tak, tak jak myślałem, no też było to, można powiedzieć, dostępność sportu połączona też właśnie z taką, no tak jak mówisz, może ty też tym, że to się działo cyklicznie, działo się co chwilę, prawie jak właśnie jak ten Adam Małysz, który potem x lat później skakał co tydzień i pokazywał tym Niemcom, gdzie ich miejsce, także tutaj to było jeszcze dołożone to, że nie każdy tutaj może mógł skakać na nartach 20 lat temu, a każdy mógł na tym rowerze jeździć, czy to na Ukrainie, czy to na jakimś składaku, mógł się chociaż przez chwilę poczuć na podwórku jak Ryszard Szurkowski. Także
Chyba to jest właśnie najważniejsze, bo już nie dość, że samo kolarstwo jest zawiłe po dziś dzień i dla kogoś spoza kolarstwa zrozumieć, dlaczego ten, który wygrywa Tour de France, nie musi być lepszy od tego, który wygrywa Paris-Roubaix, tylko czy kto wygrywa tam Tirreno Adriatico nie jest lepszy od tego, kto wygrywa Dauphiné Libéré, bo brakuje tutaj jedności, no to w świecie, gdzie były tak naprawdę dwa światy, wydaje mi się, ja też miałem takie przemyślenie, bo ktoś nazwał Ryszarda polskim Eddie Merckxem, ale wydaje mi się, że Ryszard Szynkowski był Ryszardem Szynkowskim, a Eddie Merckx był Eddie Merckxem, bo trochę właśnie przez to, że operowali w dwóch różnych światach. Mam nadzieję, że się tutaj ze mną zgodzi, żeby to podsumować. Tak, myślę, że to tak było na pewno i tak jest. No, były to dwa światy. Ta granica zaczęła się zamazywać w momencie, gdy Czesław Lang po olimpiadzie w Moskwie przeszedł i zobaczył, jaki jest, zmienił treningi. Zresztą kolarstwo zawodowe też było inne w latach 80. i 90. Później był Piasecki, Jaskuła i zobaczyliśmy, że faktycznie amator, bo Piasecki był mistrzem świata amatorów, może być mistrzem świata na torze na 5 km, może wygrać etap Tour de France, może być w czołówce w tych wyścigach. Jaskuła może wygrać Tour de France, może wygrać etap na Tour de France też. I to się zaczęło zamazywać. Ci amatorzy, niby to amatorzy, wcale nie byli mniej przygotowani. Być może sposób trenowania i sposób podejścia do kolarstwa był, na pewno był inny. No i nie był to aż tak mocno sport narodowy, to trzeba przyznać. I aczkolwiek mówię, no ogrom zawodników był tak duży, że ja być może mówiłem na poprzednim podcaście, ale już nie pamiętam, bo często opowiadał tą historię, jak to w roku 80 wystartowałem w wyścigu juniorów w Sobótce, gdzie na linii startu stanęło 350, wyścig czteroetapowy, pod Ślęże oczywiście, i chyba 250 się kwalifikowało do drugiego etapu, bo miejsc noclegowych nie było dla wszystkich, a pozostali musieli pojechać do domu. To była ta skala. Bo w tej chwili ciężko jest w peletonie juniorów, myślę, że zabrać trenujących, aktywnych 100 zawodników. Także no, mamy teraz, w tej chwili mamy jedno kolarstwo, ale no, nie zapominajmy o tym, czego można było dokonać w tym systemie walutowym. Zacytuję to klasyka z Misia. Tak, to jest z Misia, zdaje się, tekst. Ty już wchodzisz, za głęboko wchodzisz. Możliwe, muszę tutaj wziąć twoje słowo. Także i to jest właśnie to, że oni się przyczynili też naprawdę do tych wielkich sukcesów sportowców. Może nawet nie tylko kolarzy, bo jak się przybywało, ja się wychowywałem na probostwie w Lublinie, to kiedyś była Schönwalda i tam była taka, pod numerem 17, była takie podwórko, zamknięte podwórko, gdzie wejście na to podwórko była taka brama stworzona z budynku, znaczy budynek frontowy od probostwa miał filary takie i pod tymi filarami się wjeżdżało, w związku z tym było słychać na dziedzińcu tego podwórka, no, co ludzie mają włączone, a włączone mogli mieć tylko TVP1, TVP2 i radio, powiedzmy, 1, 2 i 3, chyba 4 jeszcze wtedy nie było. No i o godzinie 13, 14, 15 rozbrzmiewał się ten sygnał wyścigu pokoju w każdym praktycznie oknie. Był to maj, przeważnie był to maj, który był majem ciepłym wtedy, tak kojarzę to, może było czasami inaczej. No i to był jeden sygnał, a drugi sygnał to były wiadomości, 19:30, ale przed wiadomościami jeszcze dla młodszych z nas była dobranocka. Także takie mam wspomnienia, te majowe wspomnienia z wyścigu pokoju, ogólnie z dzieciństwa i z tych wyścigów Ukraina, składak, kapsle. Tak jak też wspominasz, że wyścig pokoju, który był wyścigiem pokoju tylko z nazwy, wydaje mi się, że takim dodatkowym
Dodatkowego znaczenia do tych sukcesów Ryszarda dodawało to, że ścigał się w koszulce Polski, tak? Teraz mamy mistrza świata zawodowców, Michała Kwiatkowskiego, mamy Rafała Majkę w tym peletonie zawodowym, Tomasza Marczyńskiego, ale oni wszyscy tak. Jeden jeździ w Emiratach Arabskich, drugi jeździ dla najbogatszego teamu na świecie, czyli dla Ineos Grenadierów. Trzeci gdzieś tam w Belgii, więc tak naprawdę widzimy tych Polaków i co chwilę tutaj są komentarze, wiadomo, podejście Polaka, nieważne czy szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta, ważne, że w szklance jest mocz, więc jest zawsze żal, że o, tu Polacy robią, nawet jak mieliśmy polski team teraz, to było, że za mało Polaków, a jednak tutaj to było chyba trochę właśnie to, na czym też zbudował swoją popularność Adam Małysz, że to był Ryszard Szydkowski, a to nie był Ryszard Szydkowski, to był Polak, walczący z Sowietami, ze złymi Niemcami i otoczony kolegami z Polski, którzy po prostu walczyli, żeby ta polska flaga, mimo że wiadomo, pod wpływem radzieckim, żeby mogła zawisnąć najwyżej na tym podium. No tak, zgadza się. To tak było, że były te komandy, które między sobą walczyły, no wiadomo, te trzy największe zespoły, Związek Radziecki, Polska, Czechosłowacja wtedy jeszcze. No i toczyły bój. My jak gdyby mieliśmy od 45 roku tą niechęć, naturalną niechęć do ekipy Związku Radzieckiego i to były ostre boje. Przecież nie tylko w kolarstwie. No, pamiętamy gest Kozakiewicza w Moskwie. Pamiętamy, jak Lang ścigał się z Barinowem na Olimpiadzie w 80. Tak, z Barinowem wygrał. Znowu mnie łapiesz na wykroku. Tak, Barinow? Znowu mnie łapiesz na wykroku, no bo wiesz, ja mogę ci powiedzieć, z kim się tam Lance Armstrong ścigał w 2005, a jak już atakujesz mnie Moskwą. I tak to właśnie się odbywało. Każde zwycięstwo, a nawet drugie miejsce było dobre pod warunkiem, że z tyłu był nasz ten, no, w cudzysłowie, przeciwnik, wróg. Nie? Tak to się odbywało. No, ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że dla nas to było tamte pokolenie lat 70., wzrastające lat 70., tych kolarzy, w ogóle dzieci, to było tak, że sport był jednym. Ogólnie sport był to jeden ze sposobów, żeby można było poznać świat. Ja nie zapomnę, jak trafiłem do kadry juniorów i po raz pierwszy wyjechałem za granicę, ponieważ nigdy nie byłem ani w Bułgarii, Odessy. No, akurat nie byłem z takiego domu, gdzie było to możliwe. I miałem niecałe chyba 17 lat, byłem juniorem i pojechałem pierwszy raz do Czechosłowacji. Byłem z tego bardzo dumny, że nałożyłem koszulkę biało-czerwoną i po części też zawdzięczam to też panu Ryszardowi, bo jak gdyby natknął mnie na to, że marzyłem o tym, żeby wystartować w Mistrzostwach Świata, w wyścigu pokoju. Później oczywiście się te plany zweryfikowały. Wybrałem inną drogę życiową i poszedłem w inną stronę, a moi koledzy zrobili to, no, o czym ja marzyłem, wystartowali w wyścigu pokoju. Jeden z nich był wicemistrzem świata, kolega z kadry, Spruch, Zbysio Spruch, trasa Zielona Góra. Pozdrawiam Zbysia, jeżeli w ogóle słucha nas. No jak mu powiesz o naszym podcaście, to będzie słuchał, no. Powiem. No i też oglądałem kolejne wyścigi zawodowe, gdzie Abdurzaparow, gdzie Barinow, gdzie Uwe Ampler się ścigał i ja się też z nimi kiedyś ścigałem i tak się chwaliłem nawet. Wiecie, no nie znałem tych ludzi, ale się z nimi ścigałem, gdzieś tam się zetknąłem, gdzieś na jakiejś Bohemii, na jakimś wyścigu w Terezinie, na jakimś wyścigu gdzieś jeszcze za granicą i w Polsce, na Wstędze Poznańskiej. No było tych wyścigów kiedyś dużo dla juniorów i to też jest coś, co to też jest taki ułamek tego, co Ryszard włożył w moje życie. To jest na pewno jego zasługa. Oczywiście, tak mówię, trochę przenośnie. Moją determinację, jak gdyby, pozwoliła mi na to, żeby marzyć i żeby realizować to.
No i właśnie dzięki za to, Robercie, bo tak jak mówię, można by tutaj było przedstawiać litanie tych wyników, tą statystykę, o której też ostatnio słyszałem, że no mniej więcej można go porównywać, jeżeli chodzi o liczbę, o procent wygranych wyścigów, w których, w sensie procent wyścigów, które wygrał, biorąc pod uwagę wszystkie wyścigi, w których startował, znowu można by go porównywać do Eddy Merckx, ale myślę, że takie porównania nie są potrzebne. Po prostu trzeba się pogodzić z tym, że ci najwięksi w sporcie mają swoje, nie muszą być nikim, nie muszą być polskim Merckxem, nie muszą być tam amerykańskim kimkolwiek, tylko są po prostu sobą. No i to jest według mnie największy wyznacznik tych osiągnięć. Dzięki wielkie za to. Bez ciebie nie moglibyśmy opowiedzieć tej historii, no bo tak jak mówię, ty żyłeś jeszcze w tych czasach, kiedy ludzie widzieli na czarno-biało i miało się dwa kanały w telewizji, jak się w ogóle miało telewizję. Tak, czy w telewizji były dwa kanały, nie mogło się nie mieć telewizora. Także dziękuję, dzięki za twój czas, no i cóż, mam nadzieję, że spotkamy się jakoś w tym sezonie na ściganiu, bo tak jak wspominałeś, że tyle tych wyścigów było kiedyś, teraz z tym COVID-em nie wiadomo, czy jakie będą, kiedy będą, czy będą. Także do usłyszenia, bądź też do zobaczenia, Robercie. No, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam ciebie i jak I. to mówią, połamania kół. Spotkamy się na wyścigach i wszystkiego dobrego w nowym roku, właśnie. No tak, Pierwszy raz mówię. no Mam tak, nadzieję, że to nie też ostatni. prawda. To też prawda, bo wszyscy nie wyszliśmy jeszcze do końca z kwarantanny, więc się czujemy, jakby jeszcze 2020 był. Także to specjalne wydanie odcinku, nie odcinka, podcastu. Wolałbym go, z jednej strony ciekawa rozmowa, z drugiej strony wolałbym tej rozmowy dzisiaj nie nagrywać, no ale tak to już jest. Żegnamy Ryszarda Wielkiego, Polskiego, Ryszarda Szurkowskiego. Hej, hej, do usłyszenia. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. O Jezu, dobra, już popuszczam.